Dzień dobry, witamy wszystkich. Mamy dzisiaj piątek. Piątek, który przyniósł nam jakiś lodowaty wiatr. Nie mam pojęcia, co się porobiło, ponieważ wczoraj była naprawdę ładna pogoda, a dzisiaj jest już bardzo, bardzo zimno. My pomimo wszystko, pomimo tych niesprzyjających warunków, nagramy profesjonalną naprawę układu hamulcowego na osi SAF, którą wykonamy pod chmurką, tak zwaną. Nie przedłużając, co będziemy robić? Będziemy wymieniać, to miała być głównie wymiana okładzin. Wymiana okładzin polega na tym samym, co wymiana klocków, czyli nie robimy nic, tylko cofamy zacisk, wymieniamy klocki i tak to wygląda. My mieliśmy wymienić tylko ten element miał zostać wymieniony, a wychodzi, że zrobimy tutaj kapitalny remont hamulcy na tej osi. Zgadza się, Misiek? Oczywiście. Oczywiście, że tak. Damy sobie z tym radę i nie widzę możliwości, żeby było inaczej. Wczoraj przyjechaliśmy tutaj już wcześniej rozebrać jedno koło, żebyśmy mogli zweryfikować, co tak naprawdę jest do wymiany i jak się okazało, to do wymiany jest... Prawie wszystko. Prawie wszystko. Ale dzięki temu, że wymienimy prawie wszystko, ta ośka będzie cudownie moim zdaniem hamować, bo nie będzie miała innego wyjścia. Do naprawy zastosujemy okładziny marki Techstar. Powiem wam, dlaczego akurat nie zastosujemy okładziny marki Techstar w międzyczasie. I wymienimy jeszcze kupę innych elementów. Nie przedłużając, zabieramy się do naprawy. Na czym to będzie polegało? Będzie to polegało na tym, że sfilmujemy wam, jak rozebrać taką ośkę na tamtym kole, nad którym stoi aparat, ponieważ to już mamy rozebrane, a później poskładamy to koło. Nie mamy do czego tego podpiąć, żeby zobaczyć, jak to później hamuje. No nie ma. Zobaczcie, tutaj mamy rozebraną ośkę do cna. Czop zabezpieczyliśmy profesjonalnie najbrudniejszą szmatą, jaką posiadaliśmy na aucie, ale dzisiaj i tak go będziemy doprowadzać do ładu, do składu. Wyczyścimy tutaj wszystko. Z rzeczy, które zostaną. Zostaną na pewno dźwignie rozpieraka, ponieważ są dobre. Zostanie piasta razem z łożyskami tego, żeśmy nie ruszali. Szpilki też zostaną jego. Po przemierzeniu wałka, to jest wałek rozpieraka, po przemierzeniu wałka zadecydowaliśmy z Miśkiem, że ten wałek również zostaje. A elementy, które wymienimy? Wymienimy szczękę hamulcową. Nie tylko jedną, ale cztery, ponieważ na dwóch kołach są cztery. Wymienimy oczywiście okładziny. Tutaj jest specjalnie zostawiona tarza, ale o tym to za chwilę. Wymienimy ten o-ring na dekielku, żeby nie dostawał się syf do łożyska. Plus całą resztę elementów. A na końcu oczywiście wymienimy te zużyte, spękane bębny hamulcowe. Misiek, jak sądzisz, damy sobie z tym radę? Na pewno. Na pewno damy sobie z tym radę. A jedyne, nad czym ubolewamy tak naprawdę, to, że nie ma z nami majstra, mistrza i samego senseja od naprawy układu hamulcowego na bębnie, czyli dziadka Wojtka. Dziadka Wojtka nie będzie z nami do połowy marca co najmniej, ponieważ ma przedłużone L4. Dla wszystkich, którzy byliby ciekawi, co mu się wydarzyło, zsiadał z Iveka, poślizgnęła mu się noga na stopniu i rozerwał sobie tą torebkę stawową, w której nie wiem, co tam dokładnie jest, bo nie zajmuję się naprawianiem stóp ludzkich, ale coś tam pękło, kawałek kości się ukruszył i chłopina nie może chodzić, a my ciebie, dziadek, pozdrawiamy. Nie przedłużając, zabieramy się do naprawy. Może jeszcze pokażemy nowe elementy, które wsadzimy. Idę wam teraz pokazać, ile tych elementów wymienimy. Po pierwsze, dwa nowe bębny. Później kolejno. Nowe szczęki hamulcowe. Dlaczego są nowe, to sami zobaczycie. Tu nie chodzi o to, że jesteśmy wymieniaczami, jest po prostu potrzeba wymiany tych szczęk. Osłony tego wszystkiego, zestawy do wałków, klamry spinające szczęki, nowe sprężyny, które odciągają dźwignię rozpieraka, zestawy na wałek, druga część zestawów na wałek. Jeżeli wsadzimy te wszystkie nowe części, pewnie nazwiecie nas wymieniaczami. A ja wam udowodnię, że nie jesteśmy wymieniaczami, tylko chcemy zrobić tą ośkę zgodnie ze sztuką, a żeby to zrobić, to te elementy trzeba powymieniać. Nie przedłużając, zrzucamy koło, zaczynamy krok po kroku demontaż bębna. Pod...
podstawa wszystkich podstaw, czyli odkręcanie nakrętek od koła. Ja proponuję ci iść po młotek, bo te koła coś ciężko schodzą, i klucz do piasty. Dobra, nakrętki mamy odkręcone, więc teraz młotek idzie w ruch. Na początek 5-kilowy. Nie potrzeba? Z tym młotkiem to może wygląda na wygub, ale uwierzcie mi, że koła z tamtej strony żeśmy wczoraj zbijali i zbijali. Może te były ściągane. Ciężko powiedzieć. Proszę. Teraz przyniesiemy sobie tutaj graty, które nam będą potrzebne i zaczniemy to filmować dalej. Pierwsze co, odpuścimy do końca grzechotkę, żeby wałek się ustawił w pozycji, w której szczęki będą odpuszczone. Zdejmiemy dekielek, odkręcimy nakrętkę, zbijemy bęben i tyle. Idziemy po narzędzia. To jest dekielek plastikowy. On ma tutaj takie trzy ząbki. Służą one po to, żeby właśnie coś w nie wsadzić i go wyważyć. Pod dekielkiem zostaje nakrętka. Trzeba sobie dobrze klucz ustawić. Te nakrętki są zazwyczaj bardzo mocno dokręcone, ponieważ po niektórzy dokręcają je takimi pneumatami do kół. Jest to ciężko zerwać. Co ważne, w safie pamiętajcie o tym, że jest prawy i lewy gwint. Z prawej strony jest zawsze prawy, a z lewej strony jest zazwyczaj lewy. Wyżej, wyżej. Żeby całą siłę skręcającą przenieść z tego klucza na tą nakrętkę, podstawcie sobie kobyłkę. I życzę wam powodzenia. Czekaj. Czekaj, ja ważę te 80 kilo. Uważaj. Ja, czekaj. Trzeba rurę wsunąć głębiej. Trzeba rurę wsunąć, bo się... Masakra. Jakiś turbo idiot to dokręcał. Dobra, do ziemi dotkamy. Poszło, czy coś się przegięło? Raczej się wygięło. A czekaj. A spróbujmy to ustawić tak o. Zaraz się obróci i będzie, wiesz. Uważaj, że się nie obróciło, bo kolana pójdą w naczepę. Czekaj, stój. Napnij. Nic, czekaj. Tak. Wow. Idealny przykład dojewania nakrętki na piasie. Nie no, to dokręcał bezmózg. Musimy zrobić to co wczoraj. Dwie rury. Zobaczcie na to. Ja 80 kg plus Misiek 60. A tak naprawdę ważymy razem z jakieś 180 kg na... ...półtora metrowej rurce. To będzie 1800... 2400 Nm, jeżeli byśmy tylko stanęli na końcu tej rurki. A my jeszcze na niej skakaliśmy, więc ta nakrętka jest mega dokręcona. Już podnoszę. To do góry. Czekaj. Przestawię o jeden.
poczekaj. Coś nie, albo się skręca, albo co? Się odkręca. Co się skręca? No to dygła, tylko nie wiem co. Tylko nie puść tego, żebym zęby nie dostał. Czekaj. Nie. Wygina się chyba sztywne. Pokaż. I rura. Wygina się z banana. No i? Zostaje rozwiercanie? Jakiś total idiot do końca. Spróbujmy jeszcze raz, ale nie naciągajmy jej tak mocno skacząc. Okej. Czekaj. Momencik. Hej, uważaj. Coś skoczyło? Ewentualnie. Nie, dobrze jest. Stawaj. Ale pytanie, czy poszło? Czy się gwint uszkodził? Nie wiem, się okaże, jak się opuści. Dobra. Tak dokręcają nakrętki typowe debile. Jak już poradzicie sobie z tamtą nakrętką, to tutaj tą śrubką odpuszczacie grzechotkę. Widzicie? Tutaj na tej tulejce mosiężnej, na tym wałku już jest bardzo duży luz. Dobra, odpuszczaj hamulec, Misiek. Dobra, zdjęcie go to powinna być już teraz tylko formalność. Ej, ops! Tutaj okładziny nie wyglądają tak źle jak tam. Ale ja ci powiem dlaczego. Bo tutaj było robione jedno koło. Raz, że była osłona. Dwa, że było robione jedno koło, ponieważ tutaj są rolki w zupełnie innym stanie niż były tam. Dobra, rozpinamy klamrę, ściągamy okładziny. Okej. I szczęki mamy rozebrane. Kuleczki to też bardzo ważna rzecz. Żeby chodziły, trzeba to wszystko oczyścić. Tam są takie stalowe kulki. Też je poczyścimy. Po usunięciu bolca z grzechotki, gdzie go, Misiek, masz? Bolec jest na górze, stworzy. Dobra. Tutaj jest taki bolec. Przechodzi przez widełki od siłownika, wchodzi w dźwignię rozpieraka. Po ściągnięciu tych wszystkich zabezpieczeń, które są na końcu grzechotki, czyli czegoś takiego, jest taki plastik, jest do tego takie zabezpieczenie. Możemy ją zsunąć. I powiem wam tak, my żeśmy ją wcześniej zbijali młotkiem, ponieważ ona się tak łatwo nie zsuwa, a w skrajnych przypadkach trzeba je po prostu rozcinać. Tutaj na wałku, w tym miejscu, w tym. O, o, o.
tym rowku wchodzi takie zabezpieczenie. Też je trzeba usunąć. Wtedy dopiero możemy ten wałek w całości wyciągnąć. Wow! To tulejka? Nie, tulejka jest. A co to jest? To syf. Stary smar. To jest smar. Lekko mu się stwardniało. Sprzed 25 lat. No nie, ta przyczepa tyle nie ma. Proszę bardzo. Tutaj jest tulejka, która ma ten wałek łożyskować w tym miejscu. Z drugiej strony jest tak zwane jabłuszko, które ma podpierać wałek na jego końcu. To jabłuszko będziemy całe wymieniać na nowe, więc bierzemy trzynastkę i to rozkręcamy. Po odkręceniu totalnie wszystkiego zostaje odkręcić osłonę, czyli tutaj jest taka długa, długa, długa śruba, którą Misiek spróbuje teraz odkręcać. Dawaj. O, o to chodziło. Odkręciła się. Tak, po naszemu. Właściwie nie było szansy, kurde, na jej odkręcenie. Czekaj. Dobra. Przywarła. Momento. Wzruszyłem. Teraz w dół wzruszę. A, osłony idą nowe. Możemy się zabierać za oczyszczanie i ja idę rozwiercić okładziny. Gdzie? A, jeszcze jabłuszko, to dawaj, kręcimy od razu. Trzynastka i łogi. Obraca się? A co, śrub się, łeb się obrobił? Czekaj, czekaj, czekaj. O! Ktoś tu przyspawał uchwyt, bo mu się zerwała śruba jedna. Bo to robił turbo debil jakiś, kurwa. O, to jest jedna śruba urwana. Tu, w sumie ta. To jest Polska, śruba urwana, spawamy, nie ma problemu. No i okej. Dobra, Misiek. Oczyszczasz tutaj wszystko, czyli te czopy i tak dalej. Wybijamy tą tulejkę. Chyba śrubokręt jak pod nią podejdzie, to się powinna poddać, co? To dawaj jeszcze to nagram. Atakuj, mistrzu, tę tulejkę. Teraz robisz cięcie. W którejś miejscu jest włączona. Ale nie będę szukał tego miejsca. Powiem ci, jesteś mistrzem w demontażu tulejek. A bateria mi się rządzi. Do góry jest włączona. Może uda się ją wyjąć, nim bateria padnie w aparacie, bo już... Na pewno to już wychodzi. Sam raz. Tulejkę zdemontowano na koniec baterii w aparacie. Idę wymienić baterię. Jesteśmy już na najmniejszym warsztacie świata, czyli po prostu u nas na Iveco. I teraz tak, zaraz zobaczymy, co się dzieje z tymi szczękami, dlaczego po niektóre są do wymiany, a dlaczego po niektóre nie są do wymiany.
zweryfikujemy tą szczękę, na której najprawdopodobniej okładziny były wymieniane, więc chyba ta przyczepa miała robione jedno koło, czyli prawy przód, ponieważ prawa strona wygląda zdecydowanie lepiej od lewej. I powiemy sobie coś o samych okładzinach i o oznaczeniach, które są na opakowaniach. Nie ma co przedłużać, działamy. Szybki rzut okiem na etykietę na tych okładzinach i zaraz tak naprawdę dowiemy się, co jest tutaj na tej etykiecie nadrukowane. Pokazuje ona układ nitów, jakie występują na okładzinie. Są to dwa równoległe rzędy. Są to okładziny przewidziane na bęben o średnicy wewnętrznej 300 mm, szerokość okładki to 200 mm. Jej długość po stronie wewnętrznej to 129 mm z małym haczykiem. Grubość w najgrubszym miejscu 15,4 mm. Mieszanka, z jakiej jest ta okładzina zrobiona, to T099, typ hamulca Escam. Dodatkowe ważne informacje. Numer WVA. Po tych numerach zawsze się szuka klocków i układzin. Tak naprawdę ustalamy ten numer WVA, wtedy zaczynamy sobie szukać klocków i układzin. I bardzo ważna informacja, choć malutkim drukiem, że jest to zestaw. Zestaw, który zawiera 4 plus 4, czyli są 4 okładziny jednego typu, 4 okładziny drugiego typu. Teraz zweryfikujmy sobie te wszystkie informacje, czy one nam się zgadzają. Nie tracąc czasu, otwieramy te okładziny. Otwieramy te okładziny. I patrzymy, co jest grane. Są idealnie ułożone jako 4 i 4, dokładnie tak samo jak to wygląda na opakowaniu. I teraz tak, układ nitów zgadza się, chyba się zgadza. Kolejna rzecz, ich grubość 15,4 mm jest podana w tym miejscu, czyli po prostu w miejscu, w którym okładzina jest najgrubsza. Następna rzecz, jej długość po stronie wewnętrznej miała być 120, już wam mówię, 129,2. Chyba będzie 129,2. Szerokość okładziny 200, jest 200 jak w mordę szczelił. A nazwa hamulca typu Escam zapewne wzięła się od tego, że na tym wałku jest taka wyraźna Eska, a na drugim wałku z drugiej strony jest Enka. Jak się weźmie drugi wałek, to wychodzi taka słaba litera N, można powiedzieć. Więc stąd jest zapewne wzięty typ hamulca. Co by powiedzieć? Okładziny Textara są montowane w 70% pojazdów jeżdżących po naszych drogach. Oczywiście nie na każdych jest napisane Textar, bo po niektóre są robione bezpośrednio dla fabryk, które wypuszczają czy to osie, czy to samochody. I tam już są te klocki pod marką własną, ale ta firma naprawdę produkuje hamulce dla 70% pojazdów jeżdżących po naszych drogach. I ja mam do niej zaufanie. Mam do niej zaufanie, dlatego zdecydowałem się razem wspólnie z nimi nakręcić ten odcinek. Teraz tak, dużo ludzi mówi: wie pan co, założyłem sobie okładziny, one są gówno warte, bo pojeździły sekund 5 i wytarły się, nie działały. Ale pytanie, czy robiąc okładziny, porobił wałki, sprawdził, czy chodzą dźwignie rozpieraka, posprawdzał siłowniki hamulcowe, czy te okładziny we właściwy sposób zanitował i czy one we właściwy sposób przylegały? Bo jeżeli jest coś takiego, spójrzcie na to, specjalnie to zostawiłem do kamery, jeżeli jest coś takiego na okładzinie, ktoś tego nie szczyści, nie zawsze się wymienia blachy, ale podstawa to wziąć tą blachę i dobrze oczyścić. Jeżeli nanitujemy na to okładzinę, to ja wam gwarantuję, że to podczas nitowania się skruszy. Jak to się skruszy podczas nitowania, to zostanie pod okładziną i teraz patrzcie na to. Młotek to wprowadzi w takie wibracje, że to podczas nitowania się skruszy. Zacznie to wylatywać spod tej okładziny, ona będzie luźna. Jak będzie luźna, wiecie co się stanie? Zacznie na nitach, ona już wtedy nie jest dociągnięta, robi się luźna. W czasie hamowania jest ciągnięta za każdym razem. Jest to powtarzane setki razy, a w końcu okładzina odpada, koło się blokuje. Dziękuję, mamy hamulce po robocie, które wytrzymały 2 tygodnie.
może miesiąc czasu i mamy pretensje, że być może został zastosowany zły materiał. Dlatego słuchajcie, jeżeli już zrobicie wszystko zgodnie ze sztuką i naprawdę nie będzie się czego czepić, bo porobiliście wałki, zanitowaliście we właściwy sposób okładziny, a one wam się szybko zetrą, być może kupicie okładziny, które będą ze słabego materiału, z niewłaściwej mieszanki albo po prostu kiepskiej jakości. Dlatego polecałbym wybieranie sprawdzonego producenta, oddanie takiej naprawy w ręce kogoś, kto ma na tym punkcie obszerną wiedzę, doświadczenie i zna się po prostu na tym, i wtedy nie powinniście być rozczarowani i uważam, że taka naprawa układu hamulcowego posłuży wam bardzo, bardzo długo. Nawet hamulce bębnowe są w stanie długo wytrzymać. O tej szczęce już wiemy, że to jest złom, ale tak jak mówiłem, koło na pierwszej osi z prawej strony było robione, więc co by nie nabijać klientowi kosztów, być może zbędnych, rozwiercę te nity, wybiję je i przekonamy się, czy ta szczęka też jest złomem, czy można by ją jeszcze zostawić, żeby obniżyć koszty naprawy. Jedyne co, no to widać, że tutaj rolka, która pracuje na wałku, ona już ma luz. W nowej szczęce taka rolka za dużego luzu nie ma, patrzcie. Po prostu luźno się obraca, to ma się tutaj obkręcać. A tutaj w tej szczęce, którą próbuję zweryfikować, luz już występuje. Można spróbować wymienić rolkę, żeby ją wymienić trzeba ją po prostu wybić, tą nową wbić i lekko doklepać te ząbki. Ale jeżeli będzie luz nadal występował, dobra, okej, okay, można to napawać, szlifować i robić z tym mnóstwo innych rzeczy, ale to nie są drogie rzeczy. Najlepiej to wsadzić nowe i tyle. Te bezwzględnie się nie nadają, a czy nie nadaje się też ta szczęka, zaraz to sprawdzimy. Pierwsze co, rozwiercam nity. Rozwiercanie nitów to nic prostszego niż po prostu rozwiercenie tych części, na których one się trzymają. Ups. Widzicie, odwiercamy te rozklepane części. I tak każdy po kolei. Zaraz tutaj będzie niezły bałagan. Ale nic nie szkodzi. Jak rozwiercę je wszystkie, powybijamy nity, zobaczymy, czy ta blacha jest do uratowania. Po odwierceniu tych główek bierzemy wybijak i wybijamy nity. Po kolei. Dobra, mam dwie szczęki, które zamierzam uratować roznitowane i teraz tak, idę je oczyścić. Dokładnie całą tą powierzchnię oczyszczę. A tutaj oczyszczę głównie powierzchnię, na której będą się rozpłaszczać nity, czyli tutaj dookoła tych dziurek. Dodatkowo wymienię rolki na nowe. Zaklepię później te uchwyty tej rolki. Nanituję okładziny i powinno być ok. Idę oczyścić teraz te blachy. Mam tą blachę, którą wziąłem do czyszczenia, już obczyszczoną z korozji. Jednak po jej oszlifowaniu nie wygląda to już tak pięknie. Mam tam położony idealnie równy celownik aluminiowy. Zobaczcie. Spójrzcie na tą przerwę. Widzicie? Tutaj jest bardzo duża przerwa. Jeżeli bym teraz przynitował okładziny na tą szczękę, od biedy można to zrobić, ale od biedy. Ta naprawa od razu, od początku wtedy będzie skazana na niepowodzenie, ponieważ będzie najbardziej dociskało okładzinę do bębna tylko pod nitami. Na tej powierzchni nie będzie dociskało, ponieważ tu jest luz. Tu jest luz i to nie będzie poprawnie hamować z pełną skutecznością.
Widząc taki stan blachy, decyduje się na wymianę wszystkich czterech. Wtedy ta cała siła dociskowa rozejdzie się równomiernie na bęben, co będzie skutkowało bardzo dużą skutecznością hamowania i żywotnością tych hamulcy, ponieważ jeżeli by dotarło tylko na tych powierzchniach, bardzo szybko by się na tych powierzchniach wytarło i by była generalnie lipa. Szczęki kosztują 100 zł netto za sztukę, wymienię jeszcze dwie, razem będą cztery nowe. Nie ma prawa to nie działać. Spójrzcie tutaj, mamy zanitowaną już jedną okładzinę na szczęce i teraz zobaczcie, jak jest nowa blacha. To jest właśnie to, o czym mówiłem. Spójrzcie, jak ta okładzina tutaj pięknie, idealnie przylega. Widzicie? Wszędzie ładnie przylega. Od tej strony widać, jak są zaklepane nity. Do zaklepywania tych nitów, tu was zaskoczę. Dzisiaj rano kupiłem nowiutki młotek udarowy, tylko trzeba przerobić zagławiarz, bo takiego nie ma w komplecie. Trzeba sobie coś tam obciąć go i zaszlifować odpowiednio. Daliśmy za ten zagławiarz, misiek, ile? Niecałe 80 zł, bez jednego grosza. 80 zł bez jednego grosza. Daliśmy za niego 79,99, więc jak widać, ten sprzęt jest tani jak barszcz. Co ciekawe, ciekawe jest to, że kiedyś można było w różnych hurtowniach motoryzacyjnych zamówić sobie usługę nitowania okładzin. Klient kupował okładziny, przywoził oczyszczone blachy i sprzedawca mu je montował. W bardzo wielu przypadkach nikt nie weryfikował stanu tych szczęk hamulcowych i nitował je nawet na takie szczęki, które ja wam pokazywałem. Wówczas ta okładzina nie dolegała, skuteczność hamowania była słaba, a żywotność całego układu hamulcowego była po prostu bardzo krótka. Jeździło to, ale jeździło to przez chwilę. Warto nieraz przeżyć te parę groszy, zainwestować w nowe części i mieć to zrobione tak, jak należy. Ja pod tą robotą podpiszę się obiema rękami, jak ją skończymy, i myślę, że Misiek, ty chyba raczej też, co? Rękami, nogami. Misiek się podpisze rękami, nogami, a jak będzie trzeba, to i własną krwią, chociaż mam nadzieję, że dzisiaj nie planujemy nic sobie rozwalić. Nitujemy ostatnią okładzinę, idziemy składać to wszystko do kupy. Przykładamy okładzinkę, celujemy nita, najlepiej jednego ze środkowych, ponieważ fajnie jest to nitować od środka do zewnątrz. Podobnie jak z przykręcaniem śrub, gdzie mamy różnego rodzaju uszczelki. I lecimy. I następny. Teraz po przeciwnej stronie, żeby załapać. O! Właśnie nitowałem tego nita. Patrzcie. Nit rozklepany, teraz reszta. Widać? Widać. Widać. Nit rozklepany, teraz jeszcze 6 nitów. I po zawodach. Mamy komplet. A co było od drugiej strony nita? Od drugiej strony nita było coś takiego. My to kiedyś kupiliśmy w komplecie do nitownicy. Opiera się łeb nita, od góry jest rozklepywany. Jak nie macie czegoś takiego, wystarczy obciąć śrubę. Robi tą samą robotę. Bierzemy to, misiek, i składamy. Rozpoczynamy montaż. Pierwsze co, nabijamy tu lejkę. Tulejka siedzi, ona z tyłu ma opór, więc dalej jej nie wbijemy. Wchodzi dokładnie tyle, ile ma wejść. Po nabiciu tulejki tutaj jeszcze kolejno wchodzi tak o-ring. A po o-ringu wchodzi tulejka teflonowa. Ona ma tam tutaj nam zrównać dystans razem z tym i później, żeby to wszystko nie doleciało, będzie, nie wyleciało, będzie już to dopychał wałek rozpieraka. Czekaj, pokaż. Od tej strony, od wewnętrznej,
wkładamy Zimmering. To jest Zimmering. I teraz tak, nie wkładamy go tak, choćby to ładnie wyglądało, ale jakbyście napychali smar przez kalamitkę tędy, to wszystko by szło tutaj i wpadałoby na szczęki. Mogłoby wtedy po prostu zabrudzić te szczęki. Dlatego nakładamy go w ten sposób. On ma nie wpuścić nam syfu, a ma spowodować, że w trakcie smarowania smar po prostu wyjdzie nam na tą stronę. Po oczyszczeniu wałka i oczywiście sprawdzeniu jego wymiarów, czy on się jeszcze nadaje do eksploatacji, troszkę może być tam wytarty. Pamiętajcie, że od tego, ile jest wytarty, zależy, jakie będziecie mieli luzy na tym całym mechanizmie. Ale poszły nowe tulejki, nowe jabłka i nie ma możliwości, żeby to nie działało. Ja też ten wajek pomierzyłem. Ma tam wytarcie na poziomie 0,5 mm. Teraz go założymy drugą stroną, żeby pracował w innej pozycji. I skąd się biorą S-ki, skąd się biorą N-ki? S-ka na lewej stronie, N-ka, zobaczcie, taka litera N. Na prawej stronie. Po lekkim omaszczeniu wałka możemy go ładować do dziury. Gumeczku. Osłoneczka gumowa. Jest. Momencik, bo mi tu ta tulejka teflonowa. O! Siedzi? Dobra. Teraz zabezpieczenie. Otka. No i super. Wsunęliśmy wałek, Michał od razu założył grzechotkę, zakłada zabezpieczenie. Tutaj założył zabezpieczenie. Kalamitkę ruszałeś? Wykręciłem, żeby przepchać dziurę, a od dołu jest nowa założona. Z jednej, z drugiej strony od dołu są nowe założone. Z góry stara kalamitka przepchana, z dołu nowa, więc będzie można to na spokojnie przesmarować. I teraz co? Zakładamy szczęki. Teraz wkładamy sprężynę mocującą szczęki. Raz. Wkładamy ją dwa, tam są takie zaczepy. Bo na aucie nie jesteście w stanie tego założyć. Moment, to może nie ma tutaj takiej możliwości. O, widzicie? To ma siąść na takie uszy. Spinacie to sobie na zewnątrz i teraz będziemy wsadzać te szczęki na oś. Czekaj, będzie się trzymać. Nie, nie będzie, to się później włoży. Dobra, tu ładnie siedzi. To. Teraz. Kuleczka. Trzeba będzie blachę cofnąć do tyłu. Jeszcze? Tak. Osłonę? Ale czekaj. Daj groszku. A to się dają odsunąć. Trzymaj. Zapięte. Zapięte, ale dół nie zapięte. Są tak samo. Dobra. I mamy zapięte. I teraz spójrzcie na to. Idę zasymulować pracę siłownika hamulcowego. Dobra. Tak to właśnie działa. W momencie, gdy się rozszerza, dochodzi do bębna i koło nam wówczas staje. Cyk. Dokładnie tak. Oczywiście tradycją u nas na kanale się staje, że zmywacz do hamulcy idzie w parze z papierosem. Wiecie, że to jest trik dziadka, którego go nie mogę oduczyć. Ja tego zazwyczaj nie robię, ale że chłopina jest na tym L4, na pewno też czeka na ten film, to zrobi mu się bardzo miło, że syn idzie w jego ślady. Tato, pozdrawiam. Dobra,
i łożysko. Weszło? Ale patrz, jak osłona ustawiona. Idealnie. Nic nie obciera. Jak za blisko ustawicie tą osłonę, za blisko bębna, wówczas jak założycie bęben, będzie wam obcierać. Pamiętacie, jak ta nakrętka była dokręcona? Miała chyba z 6000 Nm. My weźmiemy rurkę taką, która ma z 1,40 m i ją dokręcimy na tą rurkę. Moja waga plus ta rurka w zupełności wystarczy. Prawa strona, prawy gwint, lewa strona, lewy gwint. O, może tak być. Chyba, że jest za wysoko podpór. O. Czekaj, może stanę na niej. Będzie. Wystarczy. Przesmarowany wałek. Czekaj, mi się jak naciśnij. Dobra. Przesmarowany wałek. Przesmarowane podtrzymanie wałka, tak zwane jabłko. Przesmarowane grzechotki. Zakładamy koła. Jeszcze rzut oka na stare części. Spójrzcie. Mega korozja na szczęce. Tu są te szczęki, które teoretycznie miały być dobre, ale widzieliście, jaka była przerwa. Używałem do tego takiego aluminiowego cełownika. On jest prościutki. No i bęben. I bęben, który ma mnóstwo mikropęknięć. To są małe bębny, jest tak naprawdę łatwo przegrzać. Jeżeli ta oś, którą żeśmy zrobili, będzie teraz zbierała całe hamowanie tej przyczepy, to te hamulce się będą grzać. Będą się grzać, ponieważ tamta oś będzie hamować, tak jak ma hamować. Tylną też by trzeba było zrobić, jest do naprawy, ale umówię się z klientem za około tydzień, bo dzisiaj nie miałem czasu mu tego zrobić. I wtedy ta przyczepa będzie naprawdę hamować, co będzie czuć w całym zestawie. W innym przypadku, choćbyście to najlepiej zrobili, jeżeli doprowadzicie do porządku tylko jedną oś w przyczepie, w naczepie, w ciągniku, ona wtedy będzie zbierać wszystko, całe hamowanie będzie brała na siebie. I o hamulce trzeba dbać. Jeszcze pamiętajcie, robiąc hamulce, to nie klient decyduje, co macie mu zostawić, tylko wy decydujecie, jak to ma być zrobione. Jeżeli to zrobicie kiepsko, nie daj Boże, dojdzie do wypadku. Sorry, idziecie za to siedzieć. Przy hamulcach, żeby grzebać, trzeba mieć o tym pojęcie, znać się na tym i robić to sumiennie. Zresztą przy wszystkim przeaudzie trzeba robić to sumiennie, ale hamulce to podstawa. Jeżeli chodzi o jakiś wypadek, pierwsza jest trzeźwość, drugi jest samochód zabrany. Robią mu badanie, weryfikują. Były naprawiane hamulce? Idziecie do odpowiedzialności, jeżeli było coś nie tak. Jak było wszystko ok, śpicie spokojnie. Jak widzieliście, zrobiliśmy te hamulce naszym zdaniem. Najlepiej, jak to tylko było możliwe. Ze starych części zostały wałki rozpieraka. Grzechotki. Dźwignie rozpieraka, tak zwane popularnie grzechotki oraz oczywiście piasty. Reszta została wymieniona, czyli osłony, zestawy na wałki, tulejki, okładziny, szczęki. Szczęki wymieniliśmy, wyraźnie wam pokazałem dlaczego, ponieważ gdyby one nie dociskały równo okładzin, nic by z tego nie było. Myślę, że jest to zrobione, Misiek, jak najbardziej prawidłowo. Co o tym sądzisz? Myślę, że tak. Lepiej się tego chyba nie dało zrobić. Znaczy dało się, wymienić po prostu wszystko na nowo. Można było jeszcze wsadzić nowe wałki, nowe dźwignie, ale to byłby przerost formy nad treścią i tak naprawdę byłoby to zupełnie niepotrzebne. Jak może zauważyliście, tak, macie rację, odcinek był sponsorowany przez firmę Techstar. Przez firmę Techstar, ponieważ odezwali się do nas, zapytali się, czy jest możliwość nagrania takiego filmu. Ja przez 11 lat sprzedając części do ciężarówek wiem, że to jest dobra firma, za którą nie będę się wstydził, że ma dobre produkty.
I te produkty są w bardzo wielu pojazdach zamontowane, które jeżdżą po naszych drogach, nie tylko europejskich, ale również i na innych rynkach. Na takich rynkach jak rynek amerykański ogólnie robią części do układów hamulcowych, które wypuszczają na cały świat. Co Wam jeszcze chciałem powiedzieć tak od siebie? Chciałem się odnieść do tej sytuacji, która teraz się dzieje między Rosją a Ukrainą, która dotyczy każdego z nas. Mnie, Michała, Ciebie, Panią, może Pani też jakaś to ogląda. Największym podsycaczem strachu jest panika. Ludzie, nie panikujcie, bo zwariujecie. To jest raz. Druga sprawa, nie zapominajcie, że nie każdy Rosjanin chce zaatakować obywatela Ukrainy bądź innych państw, ponieważ tam są też normalni ludzie. My pracujemy w tej branży, Michał, przecież w tamtym tygodniu w Kassel, to był ten tydzień, bo wyjechaliśmy w niedzielę do naprawy. No dokładnie. W niedzielę w Kassel robiliśmy człowieka, który był Białorusinem. Naprawialiśmy mu sprężarkę w Manie i gwarantuję Wam, że to był normalny człowiek. To był taki sam człowiek jak ja, jak Michał, zrobił nam kawę w międzyczasie, porozmawialiśmy. Mamy akuratnie taką branżę, gdzie znamy ludzi z Ukrainy, z Białorusi, znamy Rosjanów, Rumunów. Kogo jeszcze naprawiamy? Ciężko stwierdzić. Ciężko stwierdzić. Głównie to są wszystkie te kraje takie jak Rumunia, Rosja, Białoruś, Ukraina. My ich naprawdę wszystkich naprawiamy. I tam też nie każdy chce wojny i tej złej rzeczy, która się po prostu teraz dzieje, rozumiecie? To jest złe, ale wyobraźcie sobie sytuację kierowców, którzy na rosyjskich rejestracjach teraz stają na parkingu, przejeżdżają ciężarówką przez Polskę bądź przez inne kraje. Co oni są tak naprawdę winni? Moim zdaniem być może są niewinni. Weźcie to pod uwagę, życzę Wam dobrego dnia. Bądźmy dobrej myśli, a odcinek powinien Wam się podobać. No myślę, że tak. Jeszcze chyba nie było hamulcy bębnowych. Nie było takich hamulcy bębnowych zrobionych szczegółowo, a dzięki temu, że jakaś firma weszła z nami w współpracę, będziemy mogli rozwinąć kanał. Potrzebujemy sprzętu i jeszcze raz sprzętu. Więcej dronów, Misiek. Dzięki. Pamiętajcie, więcej dronów. Cześć.